Niestety auto nie jest wyposażone w czujnik temperatury oleju. Ciekawi mnie bardzo, w jakim stanie jest olej przy takiej eksploatacji auta hybrydowego i po 9000 km. Po pobraniu próbki oleju moim zdaniem było czuć lekki zapach benzyny. Podsumowując, otrzymano wyniki, które dają do myślenia. Mocna zmiana lepkości, olej zanieczyszczony jakąś substancją. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód. Sprawdzimy, w jakiej kondycji jest olej, który w nim pracował. Przesyłka dotarła bezpiecznie. W środku znajdują się następujące pozycje. Próbka numer 1 to olej nowy. Część informacji możecie zobaczyć na etykiecie, natomiast więcej szczegółów pojawi się za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany, szczegóły również w dalszej części filmu. Szczegóły odnośnie samochodu wpisujemy do tabeli zbiorczej. Lexus IS300H, rok produkcji 2017, silnik hybrydowy 2,5, przebieg 151 tysięcy km. W tym miejscu prezentowane są podstawowe informacje o właścicielu samochodu, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Do samochodu zalany został olej Fuchs Titan GT1 Flex 5 w klasie lepkościowej 0W20. Klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 9064 km. 80% eksploatacji to miasto, reszta trasa. Auto użytkowane jest głównie w mieście na odcinkach od 10 do 15 km. Oczywiście są też dłuższe odcinki autostradowe, ale sporadycznie, pisze Wojtek. Olej eksploatowany przez 13 miesięcy, brak płukanek, brak dolewek. Wojtek z dodatkowych informacji napisał, że poprzedni właściciel zmieniał olej dwa razy rzadziej niż zaleca producent. Lexus zaleca wymianę oleju co 16 tysięcy km lub co rok. Obawiałem się trochę, że auto będzie pobierało przez to olej, ale na szczęście co rok, gdy wymieniam olej, stan oleju na bagnecie jest na tym samym poziomie. Olej wlewam aż do maksymalnego poziomu na bagnecie ze względu na hydrauliczny napinacz rozrządu. Jest to hybryda i dlatego silnik, zwłaszcza w lato, potrafi się co chwilę włączać i wyłączać podczas miejskiej jazdy. Przez to silnik nagrzewa się wolniej niż zwykła benzyna, a co za tym idzie, olej pewnie też. Niestety auto nie jest wyposażone w czujnik temperatury oleju. Ciekawi mnie bardzo, w jakim stanie jest olej przy takiej eksploatacji auta hybrydowego i po 9000 km. Po pobraniu próbki oleju moim zdaniem było czuć lekki zapach benzyny. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Zapraszam do wspólnego monitorowania, jak wyglądają poszczególne kroki pomiaru. Najpierw lepkość oleju świeżego, a następnie lepkość oleju przepracowanego. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 42,5 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 8,3 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 176. Konfrontujemy wyniki z deklaracją producenta, obserwujemy zgodność na poziomie 3% w niższej temperaturze oraz 2% w wyższej temperaturze. Pora na olej przepracowany, przechodzimy przez analogiczne kroki jak w poprzednim etapie, zapraszam.
Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 28,7 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 6,4 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 183, a to oznacza, że otrzymano bardzo dużą zmianę lepkości, minus 32% w niższej temperaturze oraz minus 24% w wyższej temperaturze. Wygląda na to, że Wojtek ma nosa i trafnie rozpoznał benzynę w oleju. W ramach przypomnienia od odcinka numer 125 wznowiliśmy analizy bibułowe w oparciu o testy dostarczone przez MCU. W tym miejscu bardzo dziękuję firmie Motor Checkup za udostępnienie kolejnej partii testów. Zobaczmy teraz na wynik testu bibułowego. W tym miejscu aplikacja na test bibułowy oraz kilka zdjęć. W pierwszej kolejności zachęcam do analizy porównawczej wyników otrzymanych przy zastosowaniu standardowej bibuły oraz tej od MCU. Zachęcam do dzielenia się swoimi obserwacjami w komentarzach pod filmem. Celem ułatwienia analizy wyniku z testu bibułowego zachęcam do obejrzenia filmu, który szczegółowo o teście bibułowym traktuje, link w opisie. Wynik dla dzisiejszego oleju oglądamy na tle innych olejów, które były badane w tym samym czasie, o nich były lub będą kolejne odcinki. Można zauważyć, że spośród wszystkich testów dla silników benzynowych dwa testy wyszły bardzo podobnie z punktu widzenia zdiagnozowanych zanieczyszczeń, ciemny wewnętrzny okrąg, jest to dzisiejsza historia oraz Shell, który będzie niedługo na kanale po przebiegu 5600 km. Wynik z kategorii średnich, jakość ogólna oleju w przedziale środka skali. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, co pojawiło się w oleju w wyniku eksploatacji. Podczerwień potwierdza wysoką zawartość zanieczyszczeń w tym oleju. Widać to w kilku miejscach na widmie. Stopień oksydacji stan krytyczny, stopień sulfonowania, degradacja dodatków oraz antyutleniacza stan ostrzegawczy. Podsumowując, otrzymano wyniki, które dają do myślenia. Mocna zmiana lepkości, olej zanieczyszczony jakąś substancją. W tej konkretnej sytuacji ten samochód plus ten olej 9000 km wydaje się być zbyt dużym dystansem. Proponuję rozważyć skrócenie interwału wymiany oleju o kilka tysięcy kilometrów oraz co najważniejsze namierzyć źródło zanieczyszczenia oleju. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Jeśli materiał był dla Was interesujący, standardowo zostawcie jakiś komentarz, łapkę w górę. Koniecznie zobaczcie inne testy na kanale. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. W sposób szczególny zapraszam do eksperymentowania zwolenników long life'ów. Do usłyszenia w następnym odcinku, cześć!